Zdrowia, szczególnie dla właścicieli nowych samochodów, którzy idą do dealera no i wyjeżdżają z samochodem za 30, 35, 40 tysięcy i pożyczką na 6, 7, 8 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Jednym z moich filmików tłumaczyłem, jak to 20, 30, 40 lat temu były takie proporcje przy kupowaniu domów, no bo większość ludzi w Ameryce jednak kupuje domy, pożyczając pieniądze z banku, kupowali 15 lat, 20 lat, 30 lat, no to była taka już maksymalna długość pożyczki, no bo to życie można powiedzieć w tym domu no, ograniczało jak ludzie są w stanie spłacać, czyli żeby pracowali powiedzmy 30 lat. Taka była idea. No później to już cała ta idea się zmieniła, no bo ludzie w sumie w Ameryce to się przeprowadzają średnio 5-6 razy. Także te domy są ciągle sprzedawane i kupowane. No i za każdym razem są finansowane znowu na te powiedzmy 30 lat. Nawet jeżeli ktoś ma 50, 60 czy 70 lat, no to też finansuje na tak długo. No to są inne sprawy. No ale samochody teraz zaczynają być coraz mniej no do utrzymania. Trudno ludziom utrzymać ze względów na te ceny. W wypadku tych domów, tak jak tłumaczyłem, to 40 lat temu, powiedzmy, tokarz pracował na tokarce, zarabiał dolara na godzinę. Dolar na godzinę to jest $40 tygodniowo razy 50 tygodni, to jest 2000. No to tokarz w latach 1970 był w stanie kupić dom za 10 czy 12 tysięcy, no bo to było jego 5 lat pensji. No oczywiście, że brał pożyczkę na 20 lat, no ale jakby nie jadł, nie pił, nie płacił podatków, nic nie robił, no to te 5 lat by mu starczyło. No i 20 lat temu też było podobnie. Jeżeli nauczyciel, powiedzmy, zarabiał gdzieś tam $15 na godzinę, no to miał 30 tysięcy rocznie, no to gdzieś za 150 tysięcy był w stanie kupić dom. No teraz to niestety każdy pracujący musi pracować 6, 7, 8 lat zamiast 5, także wszystko jest droższe, jest cięższe do spłacania, no i przyszedł czas właśnie na samochody. Ludzie idą do dealerów, oddają jakieś te swoje stare samochody i dostają pożyczkę na 35 lat, ale to jest ciekawe, no co się dzieje? No dzieje się to, że wszystko jest przesuwane. Amerykanie, my jesteśmy teraz, można powiedzieć, w kryzysie. Jest 1,5 tryliona takiego użytkowego długu, kiedy 10 lat temu było 750 miliardów. Cała te finansiera, no to jednak jak 10 lat temu był ten cały krach na tej giełdzie, no to dwa z trzech fabryk samochodów w Ameryce, no to państwo dało im, można powiedzieć, taki odpoczynek, tak, no bo tam pieniądze podatników były wpompowane. No przy okazji to jednak wykolegowali tych ludzi, którzy mieli tam oszczędności i tych, którzy kupowali akcje. To był jeden wielki przekręt, no ale to jakoś tak mało ludzi o tym rozmawia. No i co się stało z tymi fabrykami? No w tym czasie pożyczki były na około zera, także firmy, które robiły samochody, zaczęły sprzedawać, no bo ludzie jeżeli mogli kupić samochód po cenie sprzedaży plus może jakieś 0,5% czy 1,5%, no to sprzedaż po prostu poleciała nieprawdopodobnie do góry, tym bardziej, że inwestorzy
kupowali, byli bardzo łasi na te 1,5 czy 2% z tych pożyczek, no i oni wydawali najróżniejsze obligacje, także w zeszłym roku to było 100 miliardów obligacji właśnie na podstawie tych pożyczek samochodowych, a teraz jest suma summarum, to jest 270 miliardów i to się potroiło w ciągu ostatnich 20 lat potroił się ten dług, powiedzmy, ci ludzie, którzy... sytuacja jest taka, że powiedzmy 15-20 lat temu, no to dealer zarabiał na samochodzie zarabiał $800, a na tych różnych dodatkowych rzeczach zarabiał powiedzmy 300 czy 500, a teraz na dzień bieżący to zarabia około 1000 na finansowaniu i różnych innych dodatkowych ubezpieczeniach, no i tylko $350 na samochodzie, także to się wszystko przemieniło. Dealerzy uwielbiają te pożyczki, no bo oni albo sami otrzymują 1 czy 2%, albo dostają jakąś sumę od tych instytucji finansujących, bo jest dużo instytucji finansujących, jest powiedzmy w Ameryce coś takiego popularne jak Union Credit, Credit Union, czyli to jest taki związek, to jest taka, można powiedzieć, SKOK, to jest kasa samopomocy pożyczkowa, no bo cokolwiek to jest, no to takie powiedzmy biorą pieniądze i dają pożyczki. To jest troszeczkę jakaś inna regulacja. W Ameryce doprowadzili to do ruiny, okradli też państwo, no ale w Ameryce jest to popularne. Poza bankami jest inna instytucja finansowa, zapomogowo-pożyczkowa. No i to się nazywa union, czyli związek, czyli przychodzi się i się deklaruje, że jest się członkiem tego. No także chyba wiecie, jak działa, powiedzmy, jak działał SKOK. No i dają tam pożyczki, powiedzmy, na troszeczkę jakiś inny, większy procent, no ale dają to ludziom, którzy, powiedzmy, nie mają dobrego kredytu, czy tam coś nawalili. Są to kompanie, powiedzmy, taka kompania jest Westlake, która ona ma kilkaset milionów w pożyczkach dane, no ale 40%, no to ludzi pracuje tylko po to, żeby dzwonić i mówią, nie zapłaciłeś od tygodnia, co się dzieje i tak dalej, ścigają ich bardzo, no ale to facet założył, który był dealerem samochodów, no i był dealerem samochodów i on zauważył, że sprzedawanie samochodów ludziom, którzy nie mają takiej najlepszej historii kredytowej, że możliwe, że nawalą, no to pożyczanie im i pilnowanie, żeby nie nawalili, bardziej mu się opłacało niż bycie tym dealerem samochodowym. Także facet 40 lat temu przerzucił się na pożyczanie ze sprzedawania. No i co to jest jeszcze druga sprawa? Druga sprawa to jest to, że ludzie naciągają się na mukę, bo zaczynają kupować coraz droższe samochody, no bo najważniejsze to jest spłata ta miesięczna. No jeżeli się spłaca powiedzmy 65 lat, czyli 60 miesięcy po $500, no to jest 30 tysięcy bez żadnego procentu. A jak tam dodadzą 1, 2 czy 3%, no to powiedzmy jest $550. Ale i te $500, no to ludzie mówią, no nie jest to tak strasznie dużo, $500 to da radę wytrzymać. No tyle tylko, że jak przesuną te na 6 lat czy na 7 lat i będą ciągle płacić te $500, no to raptem się okazuje, że kupują samochód za 40 albo 40 parę tysięcy, no i 7-letni samochód, no to hamulce mu się porozwalają,
klimatyzacja przestanie działać, no i zaczynają się reperacje i nie ma co z tym zrobić. I później jak chce się nowy samochód, no to wtedy ludzie idą z tym poprzednim samochodem, robią taki trade-in, tam ci dają im 500 czy 1000 dolarów powiedzmy, no i biorą jeszcze tą pożyczkę, które bardzo często ktoś ma, no bo jeżeli będzie miał 7-letni pożyczkę, a ma jeszcze rok, no to dokładają tą pożyczkę do następnego samochodu i znowu jest coraz więcej. Lata temu znałem takiego dealera, który się specjalizował w samochodach poniżej 1000 dolarów. Wszystkie jego samochody były sprzedawane po 999 dolarów. Dlaczego tak było 999 dolarów? No bo był takie prawo, jest Lemon Law, czyli prawo cytryny, które mówiło, że jeżeli dealer sprzeda samochód klientowi, no to ten samochód, jeżeli jest i taki próg zaporowy, czy taki bruk prawny był 1000 dolarów. Jeżeli coś jest sprzedane po 1000 dolarów, to jest na kompletne ryzyko kupującego. Także tam nawet nie było jednego dnia reklamacji. No i ten facet się wyspecjalizował, wszystkie samochody sprzedawał za 995 dolarów. No a on je kupował, jeździł na różne giełdy tych dealerów, którzy brali różne na trade-in, czyli ktoś przyjeżdżał samochodem i tam ci mu dawali powiedzmy 500 dolarów. No to później to ten był zadowolony, że dostał 500 dolarów, że prywatnie nie starał się sprzedać za powiedzmy 1000 czy 1500. To później oni za te 500 dolarów jechali na giełdę i on odkupywał je to za 500 dolarów. Także dealerom nie zależało, żeby na tym samochodzie starym zarobić, a nie tylko zależało, żeby ten nowy sprzedać. No i on podbijał cenę, tam odpacykował trochę i to było w ten sposób. No a teraz ten Lemon Law jest przypuszczalnie ze 2-3 tysiące, no ale to jest inna historia. Ale ludzie na potęgę kupują nowe samochody. Ludzie kupują nowe samochody. No i jeżeli wezmą powiedzmy pożyczkę na 5 lat i wezmą taki samochód za 25-28 tysięcy, no to 5 lat, to jest 5 lat, to jest 60 miesięcy, no to za 450 dolarów, 500 dolarów, no to mogą kupić 30 tysięcy samochód, no i później jeszcze bez żadnych opłat, bez żadnych spłat powinni pojeździć rok, dwa czy trzy. No jest to ciekawe, bo właśnie te Wall Street się zainteresowało tym, no i wykupuje te obligacje. Sytuacja z tymi firmami samochodowymi, no też państwo ich w zasadzie wyciągnęło z bankrupcji. No i to, że sytuacja finansowa, czy oprocentowanie regulowane, czy ustanawiane przez rząd federalny, ma to do siebie, że powiedzmy te samochody sprzedają się jak ciepłe bułeczki. No i dodać jeszcze do tego niefrasobliwość wielu ludzi, którzy faktycznie patrzą tylko na miesięczną spłatę, a nie na totalną wartość samochodu, w który się wciągają, albo jak długo mają spłacać, no to wtedy jest jak jest. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Nie polecasz? Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrybowania. Można nacisnąć dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Wysyłajcie, polecajcie, piszcie pytania. Myślę, że nawet ten film bardzo niewinny będzie zdemonetyzowany, ale już ostatnio parę dni temu dałem film z przejścia po lesie, też został zdemonetyzowany, także to już jest chyba reguła. Do następnego.